Tego właśnie gram z innymi ludźmi, żeby wyciągnęli ze mnie więcej rock'n'rolla, co się na przykład udaje kolegom zespołu bardziej, bardzo dobrze. No ale natury, ja już z naturą nie walczę w moim wieku, więc po prostu robię swoje. Chciałem zaśpiewać teraz taką piosenkę pod tytułem Bawu, którą wykonujemy z Piotrkiem Rejdą i chcieliśmy ją zagrać w Warszawie, ale już nam nie starczyło czasu. To teraz można zadośćuczynić dla Radia Wnet. Był sobie Paweł, który myślał, że jest aniołem. I mało kto wiedział, jak piękny jest jego świat. Serce miał wielkie, no właśnie serce bawole. Tak wielkie, że zdolny był pokochać nim cały świat. Choć miłość miał anielską, to jednak wiedzę miał ziemską. Dobrze wiedział, że z nim jest coś nie tak. Od rana do wieczora wciąż w duszy mu grało, lecz w każdym z możliwych wymiarów ciążyło ciało. W chwilach wytchnienia snuł piękne pieśni. Słuchały ich trzmiele, stokrotki, cykady i gzy. Lecz ludzie nie chcieli znać tych bawolich opowieści. Choć tak naprawdę to były one anielskie. Do pracy czas iść, zaorać pole. Bo głównie przez pryzmat jarzma myślano o wolę. Pomyśl, jak często ty spotykasz anioła, a jak często bezwiednie traktujesz go jak woła.